Najważniejsza sprawa, na którą uwagę zwraca Urząd Ochrony Konkurencji, jak i Inspekcja Handlowa, jest to, aby konsument w trakcie wyprzedaży zwrócił uwagę, czy ma do czynienia z przeceną towaru, czy cena faktycznie została obniżona w stosunku do ceny, jaka obowiązywała wcześniej. Czasami zdarza się, że te obniżki ceny są tak naprawdę fikcyjne. Jak to sprawdzić? Oczywiście, niestety obowiązujące przepisy nie nakładają na sprzedawców taki obowiązek, aby podawali wcześniejszą cenę. Najczęściej konsumenci, którzy często korzystają, udają się do sklepów, znają mniej więcej ceny, orientują się, ile taki towar kosztuje, wręcz obserwują, czy będzie obniżka na dany towar, to wtedy będą takie osoby świadome. W takiej sytuacji możemy zapytać się sprzedawcy, jaka poprzednio obowiązywała cena, ale również tak naprawdę nie będziemy pewni, czy ta odpowiedź będzie rzetelna i uczciwa. Jak powiedzmy, są przypadki jakichś oszustw czy nadużyć związanych właśnie z tym dniem? Tak, jak wskazuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to właśnie najczęściej to są te przypadki, że mamy z fikcyjnym obniżeniem ceny, jak również zdarza się przypadki, że w trakcie wyprzedaży bardzo łatwo jest sprzedać towar niepełnowartościowy, więc w takim przypadku doradzam, aby konsument obejrzał towar, który zakupuje. Oczywiście będzie mógł go reklamować, ale są to już pewne kłopoty dla konsumenta, tak? Musi poświęcić czas swój na złożenie reklamacji. Jeżeli kupują przez internet, to wiadomo, że tych praw jest troszkę więcej, tak? Tak, w przypadku zakupu przez internet konsument posiada 14 dni na odstąpienie od umowy. Tutaj wiadomo, powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli sklep umożliwia, aby dokonał tego drogą elektroniczną, może zrobić to drogą elektroniczną. Najlepiej jest jednak to wykonać w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Następnie należy odesłać towar. Taką częstą praktyką jest, częstą, może nie tak częstą, ale to są najczęściej zgłaszane problemy do rzeczników konsumentów, między innymi do mnie, że sprzedawcy informują konsumenta, że towar zakupiony w trakcie wyprzedaży nie podlega reklamacji. To jest informacja niezgodna z przepisami prawa, jak najbardziej towar można reklamować. Co innego, jeżeli konsument zostanie poinformowany, że towar nie podlega zwrotowi. Jeżeli chodzi o sklep stacjonarny, to jest to dobra wola sprzedawcy, ciągle obowiązuje ta zasada. Jeżeli chodzi o sklep internetowy, tak jak wspomniałem wcześniej, 14 dni mamy na odstąpienie od umowy.